Katarzyna Chwałek-Betnarczyk, która przewodzi GOKowi w Kornowacu, a tutaj dzisiaj placówka w pogrzebieniu jest jedną, jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury. No i dzisiaj co tutaj się wydarzyło? Dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło? Czyli dlaczego zaprosiła pani, pana Beno Bęczewa? Dlatego, że generalnie ja przez całe życie po pierwsze zgłębiałam dziedzictwo lokalne i lokalne historie i przekładałam je na język teatru. No, po drugie, tak jak wspomniał pan, no, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu od niedawna, więc postanowiłam te swoje doświadczenia i dobre praktyki przenieść tutaj. No i w czerwcu udało nam się popełnić taki projekt do Narodowego Centrum Kultury Noc Świateł, czyli Cudowna Moc Bajki. Bardzo zafiksowałam się na punkcie, zafiksowałam to może złe słowo, ale niezwykle zainteresował mnie temat kinderlagru w pogrzebieniu i postanowiłam go przenieść na język teatru. No ale oczywiście to nie tylko sama praca nad spektaklem teatralnym, to też zbieranie materiałów. Więc napisaliśmy taki projekt, który miał na celu przede wszystkim zebranie ogromu informacji, stworzenie z tego scenariusza spektaklu, ale też zaangażowania lokalnych społeczności w nasze działania. Więc były przede wszystkim spotkania historyczno-wspomnieniowe z mieszkańcami, były warsztaty arteterapii. Dlaczego arteterapii? Dlatego, że wymyśliliśmy sobie, że pewne historie należy przekazywać bez względu na wiek. Czyli w przypadku kinderlagru w pogrzebieniu nie czekać na czwartą klasę szkoły podstawowej, kiedy zaczyna się historię, tylko w odpowiedni sposób przekazywać to już wcześniej. Więc zaplanowaliśmy cały szereg działań z dziećmi i młodzieżą, nawet dziećmi przedszkolnymi, były właśnie między innymi warsztaty arteterapii. Najważniejsze były warsztaty bajkoterapii, gdzie dzieciaki zapoznały się z tą historią i stworzyły po prostu bajkę. Stworzyły bajkę o myszach, o kocie, na podstawie której powstał scenariusz, no i spektakl, który będzie miał premierę 18 września. Beno Bęczew cały czas nas wspierał jakby swoją wiedzą historyczną na ten temat, więc oczywiste było dla nas to, że potrzebujemy też takiego głosu specjalisty w tym dialogu. No i stąd też Beno Bęczew znalazł się tutaj, żeby opowiedzieć już z punktu widzenia historyka, też pracownika IPN-u, o Polenlagrze 82 i o Kinderlagrze. No, Beno też jest niesamowitym fotografem, więc udało nam się pozyskać cudowną wystawę, która powstała w trakcie kręcenia filmu dokumentalnego Kinderlager Pogrzebin, którego Beno był konsultantem historycznym. No i tak jak mówię, no ostatnim etapem jest spektakl na terenie klasztoru sióstr salezjanek, czyli tam, gdzie właściwie ten obóz się znajdował. Tytuł spektaklu to Uciekaj myszko, natomiast podtytuł to Nie bajka dla dzieci, dlatego że zapraszamy właściwie ludzi w każdym wieku i dzieciaki być może zobaczą tylko historię o myszkach i niezbyt miłym kocie, ale dorośli na pewno doszukają się czegoś więcej. Tak jeszcze nadmienię, że ostatnim etapem jest stworzenie podcastu o Kinderlagrze, więc no, śledźcie po prostu nasze strony i przyjedźcie do pogrzebienia na spektakl 18 września o godzinie 25, a o godzinie 19.55 spod Domu Kultury w pogrzebieniu ulica Grabowa 4 rozpocznie się parada lampionów, dlatego że chcemy w bardzo nieszablonowy, wyjątkowy i przede wszystkim piękny sposób uczcić pamięć o tych dzieciach i przejdziemy z lampionami spod Domu Kultury pod klasztor. Bardzo prosimy, jeżeli chcecie wziąć udział, ubierzcie się na jasno. Jeżeli nie macie w domu lampionów, latarek, to takie lampiony wam zapewnimy, więc przybywajcie. No to powiem szczerze, brzmi to rzeczywiście imponująco, ale takie dopytanie, bo początek była takie wyznanie, że zafiksowała się pani dyrektor na punkcie tego zjawiska, które miało miejsce wówczas w czasie II wojny światowej. Co jakby najbardziej utkwiło w takiej świadomości pani dyrektor, bo to jednocześnie jest fascynujące, ale też przerażające, że coś takiego mogło mieć w ogóle miejsce. Ja już od bardzo długiego czasu tworzę spektakle związane z tematyką drugowojenną, z tematyką Holokaustu.
W zeszłym roku stworzyłam spektakl, w zeszłym roku była pandemia, 2 lata temu, stworzyłam spektakl Gehinom, który poruszał temat dwóch żydowskich dziewczynek. I wtedy nagle uświadomiłam sobie podczas pracy nad tym spektaklem, jak bardzo pomijana jest kwestia dzieci w tej rozmowie na temat II wojny światowej. Niejednokrotnie są to po prostu osoby, ofiary bezimienne. Dlatego, że jeżeli w trakcie II wojny do obozu czy na pole bitwy trafiła osoba, która miała swoją rodzinę, dzieci, żonę, rodziców, wnuków, to jakaś pamięć została. Natomiast takie dzieci przeważnie pozostały bezimienne, zapomniane, bo nie zdążyły jeszcze zasłużyć na pamięć, na miejsce po prostu w historii. I dlatego ten temat dla mnie jest taki ważny, że o tych dzieciach nie możemy zapominać. A to przede wszystkim to są mimo wszystko zawsze najtragiczniejsze, to jest najtragiczniejsza strona właściwie wszelkich konfliktów zbrojnych. No tak. Bardzo dziękuję. No tak.